Upadek znaczenia kombinatu metalurgicznego i proces starzenia się Nowej Huty spowodowały, że musimy dziś mówić o podjęciu dzieła rewitalizacji. Jakie są więc założenia i warunki realizacji planu ożywienia i rekonstrukcji tych obszarów, a zwłaszcza rejonu Branic? Ma to być zaktywizowany po prostu teren, gdzie mają powstać nowe miejsca pracy dla pracowników zwalnianych masowo z Huty, jak wiadomo. Szczególnie jeżeli chodzi o Branice, przewidziane jest budowa parku technologicznego. Drugie potężne zamierzenie w tym rejonie to jest budowa centrum logistycznego, takiej bazy przeładunkowej dla Krakowa. Teren, który został wyznaczony na ten park, jest jedyny tego typu w Krakowie. Po pierwsze, jest dostępny teren w pobliżu kombinatu. Po drugie, jest tam proponowana arteria ekspresowa, która jest elementem systemu komunikacji regionalnej, ale i ogólnokrajowej. A to jest warunek lokalizacji takiego zespołu. A po trzecie, są warunki przestrzenne znakomite. Drugi element, który w tamtych warunkach istnieje, możliwość jego realizacji, to jest rozbudowa zespołów mieszkaniowych w osiedlach, które były jak gdyby zamrożone przez długi okres. Proponuję, ażeby rozbudować wieś Kościelniki, Wyciąże przede wszystkim, jak również Branice. W sumie można 35 tysięcy ludzi umieścić, ale oczywiście w warunkach nie zabudowy intensywnej, takiej blokowiskowej, prawda, tylko zabudowy typu proekologicznego. Takie warunki tam istnieją. I wreszcie ostatnia rzecz, problemy rekreacyjne. Rejon Przylasku Rusickiego. Tam po eksploatacji żwiru powstały zbiorniki wodne z czystą wodą i się znakomicie do tego celu nadają. Tam byłby ten park rekreacyjny. Istnieją ogromne możliwości w tej chwili, ogromne nawet środki dostępne w Unii Europejskiej na tego typu działania. Te środki przeznaczone, powiedzmy, na rewitalizację mają po prostu zaktywizować zaniedbane tereny, żeby po prostu następował równomierny rozwój wszystkich, powiedzmy sobie, regionów i w Krakowie, powiedzmy, nie było takiego ośrodka, jak jest ten teren wokół kombinatu zaniedbanego pod względem transportowym, pod względem po prostu infrastruktury komunalnej, a szczególnie kanalizacji. Największym przeżyciem dla każdego sportowca jest olimpiada, no więc mnie udało się po prostu pojechać na tę olimpiadę, no i tam zdobyć brązowy medal, chociaż jest to pewien niedosyt, później patrząc z perspektywy, jak to mogło się potoczyć, no mogłem po prostu zdobyć ten krążek, co najmniej srebrny, bo tam wtedy był w półcieczkę wadze Poźniak. Moneta po tej walce ze mną był porozbijany, także już nie stanął do walki finałowej. W kadrze Polski znalazłem się właśnie, która była kierowana przez Feliksa Sztama, który po prostu chodził za światowej klasy fachowca. Mówiło się wtedy o polskiej szkole boksu. To nie była jakaś koła, jak na przykład mieli Niemcy, że to był szablon, że podobnie walczyli wszyscy jednakowo w jednym stylu, a u nas właściwie każdy zawodnik mógł swoje cechy indywidualne wyeksponować i inaczej oczywiście walczył Walasek, inaczej walczył Pietrzykowski, inaczej walczył Drogosz, inaczej Kulej czy Grudzień. Staszek był typem boksera, ja bym to określił takiego śpiącego lwa, bo bardzo dużo walk, zresztą wygranych przed czasem i w bardzo ładnym stylu, ale początki zaczynały się niewesoło. Staszek po prostu musiał na dzień dobry oberwać jakiś cios, zaliczyć deski i wtedy się budził i walka najwyżej trwała 2,5 rundy. Na pierwszy mecz, w którym właśnie walczyłem tutaj w pierwszej lidze, no przyszło kilka tysięcy ludzi, no więc tam nie można było wejść i to po prostu było coś niesamowitego. Później następny mecz taki był z BBTS-em Bielsko, gdzie właśnie przyjechał Pietrzykowski i ja miałem z nim walczyć. No to tu hala nie była w stanie pomieścić chętnych obejrzenia tego meczu i odeszło kilka tysięcy ludzi. Tu zresztą zrobiono na zewnątrz głośniki i po prostu informowano o przebiegu meczu. 1000 komputerów wręczyła już Fundacja imienia Andrzeja Urbańczyka. Ten 1000 trafił do klubu pod Kasztanami w Kościelnikach.
Wszędzie tam, gdzie nie ma bezpłatnego dostępu do internetu dla młodzieży, staramy się wręczyć sprzęt, przekazać ten sprzęt, umożliwić ten dostęp, otworzyć tak zwane okienko na świat. Sprzęt przekazany dzisiaj, ten tysięczny, ten jubileuszowy, jest przekazany w ramach akcji, którą prowadzimy wspólnie z tygodnikiem Nowochódzkim Głos. Docieramy do wszystkich placówek szkolnych i również punktów bibliotecznych. Aktualnie drukujemy w każdym numerze Głosu Tygodnika Nowochódzkiego kupon, który można wyciąć i biorący udział w naszej akcji doręczają go do redakcji. Kiedy wręczamy komputery, publikujemy na łamach Głosu aktualny ranking. W ten sposób dowiadują się potencjalni ci, którzy mają kupon otrzymać, na którym są miejscu, i ci, którzy wygrywają, ten komputer otrzymają.